Halo, halo, hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony jest Heezer, zapraszam was na odcinek z Plague Inc. Długo, bardzo długo nie grałem w tą grę, to jest jedna z moich takich bardziej ulubieńszych gier, przy której sobie chilluję, słucham jakichś podcastów czy jakiegoś filmiku na YouTubie. A propos filmu na YouTubie, wleciały dwa odcinki już z GTA i tak pomyślałem, że na weekend też coś dla was nagram i będzie to właśnie Plague Inc. Ja w tą grę grałem, trochę już przeszedłem, jak widzicie tutaj po moich osiągnięciach. Bakterie przeszedłem na mega brutalnym poziomie trudności, tak samo jak wirusa i nanowirusa. Wirus Necroa, o zombie to chyba było, z tego co pamiętam, przeszedłem tylko na brutalnym. No i te przeszedłem tutaj na poziomie, z tego co pamiętam, normalnym. Ale zacznijmy od początku, trochę sobie pogram. Bakteria, najczęstszy typ zarazy, nieograniczony potencjał. Nie będę, chociaż wrzucę sobie jakieś geny, bo mam kilka poodblokowywanych. Myślę, że mógłbym sobie pierwszy gen DNA wstawić. Damy sobie spięcie cytochromowe, czyli otrzymujesz bonusowe DNA poprzez zbijanie pomarańczowych baniek DNA. Geny mutacji to ja sobie nic nie dam, bo ja nie lubię jak mi się... Chociaż damy sobie zwiększone prawdopodobieństwo mutacji twojej zarazy. Rozprzestrzeniania. Supersję sobie dam. Geny środowiska dodaje twojej zarazie bonus w wilgotnym klimacie. I geny ewolucji. Zjonizowana helisa. Nazwa, przez to, że mam mały plan. Damy sobie Legionella. Okej, okay. Mamy sobie mapkę. Populacja 7 124 533 962. Tutaj za pomocą tego pasku możemy sobie przybliżać, tak samo jak na scrollu w sumie. I teraz mamy bonus do rozprzestrzeniania się w... znaczy odporności na wilgotność, czy jakoś tak. Także damy sobie Ukrainę. Przez przypadek. Dajcie mi chwilę. Chciałem sobie zacząć od Polski, przez to, że mamy bakterię Legionelle. Teraz zatrzymam sobie na chwilę grę. Jak naciśniemy sobie na dany kraj, pokaże nam na dole tutaj na pasku jakieś statystyki, czyli nazwę kraju, ile jest zarażonych, ile martwych i drogi czy granice. W tym przypadku Bałkany mają tylko drogę lądową otwartą. Tutaj na górze są cztery pola, w których są jakieś tam trajcy, nie? Na przykład wiem, że tutaj jest właśnie Sudan. Pokazuje nam biedny kraj, wiejski kraj, suchy kraj i gorący kraj. Co nam to daje? Przy rozprzestrzenianiu się, gdzie mamy tam jakieś kurde badania, które możemy dać, tak? Ewolucja. Nasze DNA. Jeżeli chodzi na przykład o zwierzę, wybieramy sobie, chcemy sobie rozwinąć przez zwierzę, albo poprzez owady, insekty. Insekty podatne na zarażenie. Nosicielstwo insektu zwiększa zaradliwość, zwłaszcza w gorącym klimacie, a także szanse mutacji. Czyli to jest gorący klimat. Jest powód, dlaczego wziąłem Polskę, bo Polska jest wiejskim krajem, wilgotnym krajem i zimnym krajem. Mamy tutaj bąbelek, który jak po naciśnięciu zakazi nam pierwszą osobę. Szybkim słowem. Teraz. Pracuję nad moją dykcją. Korek do ust. Próba mowy, czytanie nie łamigłówek, bo chciałem powiedzieć łamigłówek, ale czytanie różnych wierszyków, tak zwanych tank twisterów, więc będzie coraz lepiej, mam nadzieję. Już jest lepiej, już się też trochę lepiej pewnie czuję. Objawy będę starał się dewoluować, bo objawy, jeżeli będzie mieli więcej objaw, nasza zaraza będzie szybciej wykryta przez świat i będzie zauważona. I laboratoria będą prowadziły badania na temat naszej legionelli i będą próbowali ją jak najszybciej się pozbyć. Mamy 13 punktów DNA, potrzebujemy jeszcze kilka punktów, myślę, i sobie ruszymy z ewoluacją. Tak, moja gra jest po polsku, ale niektóre teksty są dalej nieprzetłumaczone. 100 pierwszych osób zarażonych w Polsce, pójdźmy sobie do rozprzestrzeniania. Nasz kraj jest wiejskim krajem, więc zwierzęta gospodarcze myślę, że będzie bardzo dobrym startem, podatne na zakażenia, zwiększa na zaraźliwość, zwłaszcza w regionach wiejskich, a także szanse mutacji. Poczekam sobie jeszcze jeden punkcik. Cyk, legionella zmutowała i rozwinęła objaw torbiele. Bez użycia punktów DNA. I to jest coś, o czym mówiłem. Objawy, torbiele. Ja nie chcę tego. Ja wolę sobie te punkty wziąć i wdać się do jeszcze zwierząt gospodarczych. Liczę na to, że Europa będzie trajdować się z nami, czyli z Polakami, zwierzętami, i będziemy mogli sobie w taki sposób przenieść chorobę, na przykład do krajów bałtyckich, do Ukrainy. Ale zobaczymy. Legionella dostaje się do Europy Środkowej. Tak jak właśnie mówiłem. I kolejny kraj. Czyli... coś, co właśnie teraz przed chwilą powiedziałem. Europa Środkowa, Ukraina i kraje Bałtyku zostały właśnie zarażone. Jak grałem w tą grę pierwszy raz, żeby wygrać na bakterii na normalnym poziomie trudności, słuchajcie, a to wszystko przez to, że jednym z najcięższych jakby państw do zarażenia to są te tutaj wyspy wszystkie małe, typu Nowa Zelandia, Filipiny, Japonia nie tak bardzo, ale Indonezja, Madagaskar, no i tutaj te dwa malutkie państewka, jedno małe w sumie, czyli Islandia i drugie większe, Grenlandia. Grenlandia tylko dlatego, że jest tam jeden
środek transportu poprzez spłynięcie tam statkiem. I mi tyle razy, ile Grenlandia mi zepsuła nerwów grając w tą grę, przez to, że ten jeden statek, który miał tam popłynąć, nie chciał tam popłynąć z moim wirusem czy inną chorobą i non-stop przegrywałem przez to. Myślę, że możemy sobie teraz dorzucić kilka fajnych jakichś punkcików, czyli na przykład drogą wodną i powietrzną. To powinno nam rozesłać trochę naszą legionellę po całutkim świecie. Mogę sobie przyspieszyć też przy okazji. O. Rosja właśnie została zakażona i tutaj jakieś państewko zostało, a mianowicie, co tutaj zaroziłem? Niemcy, czyli naszych sąsiadów. Zmutowana anemia. Nie, tego nie chcemy. Nie chcemy, bo to chyba nam może zacząć uśmiercać. Nie został zauważony. Aha, ale Niemcy już coś tam sobie kombinują, czyli zrobimy tak. Umiejętności, odporność na leki, czyli odporne na leczenie klasy 1-2 zwiększa skuteczność w bogatych krajach. Jak dobrze wiemy, Niemcy jest zaliczany do bogatego kraju. Polska została cała zarażona. Legionella zakaziła więcej ludzi na świecie niż wirus HIV. Jest to choroba niesłychanie zaraźliwa. Mamy kolejne 3 państwa zarażone. A znowu torbiele nam wyewoluowało. Ja się ich pozbędę. Wezmę sobie punkty. Damy sobie punkty w drogę. Może w gryzo. Albo nie. W owady. I odporność na zimno. Coraz więcej nam się pokazuje. Zaraz będę musiał sobie zatrzymać tą grę, jeżeli tak dalej pójdzie. Włochy zostały zarażone. Wielka Brytania. Jest coraz lepiej. Wrzucę sobie w rozprzestrzenianie albo nie w umiejętność. Damy sobie odporność na ciepło, żebyśmy mogli zarazić więcej państw na kontynencie afrykańskim. Kolejne 3 państwa. Jest gra. Jestem w szoku. Bo Grenlandia nie jest ostatnim państwem, które zaraziłem. Tym razem Portugalia, Hiszpania. Nie ma Portugalii w ogóle. O dziwo. Nie wiem dlaczego. No ale zmutowało mi bezsenność, a tego nie chciałem. Zwiększa zaraźliwość zwłaszcza w regionach miejskich, a także szanse mutacji. A się dobrze, że mówią o innych rzeczach, a nie o naszej legionelli, bo to by było dosyć nieciekawe dla nas. Jeszcze nie zostaliśmy zauważeni. To sobie damy dopiero później, jak nasza choroba zostanie odkryta i zaczną nam ją badać. Damy sobie przy okazji. Póki co się cieszę, bo jeżeli rozwijam i anemię, to przynajmniej mogę sobie zrobić dewaluację i wziąć sobie dodatkowe 2 punkty. 6 tysięcy ludzi zostało martwych, a nie rozumiem dlaczego. Nie została zauważona. Jedyne państwo, które nie zostało zarażone, to jeszcze jest Maroko, które jest tutaj. Nieważne. Torbieli nie chcemy jeszcze, bo ja sobie poprowadzę w ogóle moje objawy od płuc, czyli kaszel, i pójdziemy sobie w tą stronę. Ale to jak większość świata będzie już zarażona. Zresztą już jest większość świata, ale jak będzie bliżej 7 miliardów ludzi. Aha, no naukowcy lepiej rozumieją biegunkę, fajnie. Legionella musi ewoluować, aby zabijać. I w tym momencie zaczniemy robić tak. Kaszel. Zwiększymy sobie liczbę zachorowań. Wiem, że powiedziałem, że pójdziemy w zapalenie płuc i tak dalej. Znaczy w tą stronę. Ale żeby jeszcze zwiększyć trochę zarażenie. Nowa niegroźna choroba rozprzestrzenia się. Czyli nas zauważyli. Jest globalny. Dobra. 7 miliardów, 16 milionów. Czyli już jesteśmy blisko tego, żeby zarazić cały świat. Okay. I zaraziliśmy właśnie w tym momencie cały świat. Całą populację. 100%. I zrobimy tak. Zapalenie płuc. Zwłoknienie płuc. Niewydolność wielorodzeniową. Będzie pełno teraz komunikatów. Teraz stan liczby martwych ludzi nam wzrasta, co jest bardzo miłe. Utrudnia analizę patogenów w laboratorium, spowalnia. 25% kompletne, ale tym się nie trzeba przejmować. Co my też możemy zrobić, to rozprzestrzenianie się możemy zdeewoluować. Devolulululuj. Cofniemy wszystkie te rozprzestrzenianie się, bo to jest nam niepotrzebne. Mamy 92 punkty, możemy wrzucić śpiączkę do tego wszystkiego. I może paraliż. Mamy 50 punktów DNA. Zobaczymy, co nam to wszystko tutaj przyniesie. Jak widzicie, coraz szybciej świat wymiera. Mogę mieć niewystarczającą ilość... O kurde. Chyba to przegram. To nam jest niepotrzebne, także dawaj te punkty. 19 punktów. Kurw. 80%. No to jest teraz wyścig z czasem, co nie? Bo jeżeli oni zdołają nam znaleźć szczepienie, czy cokolwiek, to nam powinno pomóc. 67, dobra. Zostało 3 miliardy ludzi jeszcze na świecie zdrowych. Na się zarażonych, ale którzy jeszcze żyją. Progres powinien spadać. Wrzucimy sobie to na trzeci punkt. Na trzeci tier. Genetyczne 3. Powstało więcej szczepów patogenów, potrzeba więcej czasu na opracowanie lekarstwa, czyli to nam powinno spaść do 77% w tym momencie. Eksplozja nuklearna, tylko miliard ludzi, jak widzicie, no progres jest coraz i to wolniejszy. Dorzucę sobie jeszcze atrofia, obrzęk aksonów powoduje dezorientację i zmęczenie, skomplikowane zadania wymagają więcej czasu. To powinno jeszcze bardziej przedłużyć opracowywanie leku na moją legionellę, która no już po prostu prawie, że wyeliminowała cały świat. Zostało 150 milionów ludzi tylko żywych na świecie. Możemy dorzucić jakieś jeszcze objawy sobie. O, na przykład zapalenie.
czyli zaburza procesy organizmu, obrzęk może utrudnić oddychanie i okazać się fatalny. To nam pomoże trochę jeszcze przyspieszyć możliwość zabijania, jest bliski wytępienia ludzkości. No to już jest wygrana gra, także 70 tysięcy ludzi zostało jeszcze zarażonych na świecie, ale już prawie wszyscy wymarli. 4,2,1. I zwycięstwo. Legionella wyeliminowała całe życie na ziemi. I teraz tutaj możemy sobie zobaczyć, jak nasza Legionella postępowała. Czyli wszystko zaczęło się od naszej kochanej Polski, czyli Rzeszowa. Mój prion, zwany Legionella, właśnie opustoszył świat w ciągu 1332 dni. I tak, moi drodzy. Myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć odcineczek. Szybki, fajny, przyjemny. Coś, żeby było na weekend dla was do oglądania. Jeżeli wam się ten odcineczek spodobał, to oczywiście zachęcam do dania lajka i subskrypcji na kanał, żeby nie pominąć żadnych innych odcinków. Jak też wcześniej mówiłem na początku tego odcinka, rozpoczęliśmy serię z GTA San Andreas Definitive Edition. Bardzo mało fajnie się przy tej grze bawię. Jest to gameplay walkthrough, więc ja tam nie będę za często wycinał momentów z gry, bo chcę ją przejść i chcę ją wam pokazać od A do Z. Jeżeli wam się odcinek spodobał, tak jak mówiłem wcześniej, zachęcam do dania łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Widzimy się w poniedziałek w GTA San Andreas. Życzę wam miłego weekendu, trzymajcie się ciepło, hej hej!